W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych przewidywane są zmiany w ruchu drogowym w mieście. No na szczęście te zmiany są już przećwiczone, bo rzeczywiście kilka lat nie wprowadzamy żadnych dodatkowych rzeczy. Myślę, że ta organizacja, którą wprowadziliśmy w poprzednich latach, na tyle dobrze się sprawdziła i sprawdza, że te zmiany będą dokładnie takie same. Zmiany będą dotyczyć wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Sarańskiej i ulicy Bazylika. Oczywiście tutaj nie chciałbym za dużo mówić, bo najważniejsze jest to, żeby kierowcy patrzyli przede wszystkim na znaki, które są umieszczone na słupkach, odpowiednie oznakowanie, gdzie nie można, gdzie można się zatrzymać, bo to też te elementy zostały na nowo wprowadzone. Natomiast taką najważniejszą elementem jest to, że będzie można z ulicy Wojska Polskiego wjechać w ulicę Bazylika i tutaj z powrotem nie można wrócić, tylko trzeba wyjechać ulicą Starowarską bądź Nęckiego. W drugą stronę, w ulicę Sarańską, też od ulicy Wojska Polskiego wjedziemy, natomiast musimy wyjechać w stronę ulicy Powu. Udostępniony zresztą będzie też, tak jak w poprzednim roku, parking na Dekadzie, na Domu Handlowym. I także myślę, że tam też tych samochodów odwiedzających groby też będą mogli sobie ludzie zostawić. Natomiast sama organizacja, ile będzie trwać? Będzie ustawiona już 31, czyli w czwartek, tak w godzinach popołudniowych, po to, żeby tak naprawdę kierowcy ci najbliżsi już powoli się do tego przyzwyczajali. Oczywiście przez cały 1 listopad i zaraz w sobotę 2 listopada zostanie przywrócona normalna organizacja. Rano już zostanie oznakowanie usunięte i będziemy mieć organizację taką jak zawsze. W związku z akcją Znicz chciałbym bardzo zaapelować do wszystkich mieszkańców powiatu sieradzkiego, miasta Sieradza o to, żeby zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy sami na drodze, że alkohol to niestety nie idzie w parze z bezpieczną jazdą i z taką bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy o tym, że jest ograniczona ilość miejsc przy cmentarzach, więc te miejsca do parkowania, nie starajmy się jechać jak najbliżej, bo będą problemy. Także stosować się do tego, co będzie wyznaczone przez tutaj władze samorządowe i do tego, co będzie pokazywała policja, która będzie w tym dniu wzmożone działania prowadziła właśnie w okolicach cmentarzy całego powiatu. Chcę powiedzieć, że ostatnie właśnie te nasze akcje w dniu 1 listopada to było dość bezpieczne. Uniknęliśmy zdarzeń drogowych, takich poważnych, więc myślę, że i tym razem, jeżeli wszyscy do tego poważnie podejdziemy, do tego apelu i prośby policji, to będzie to bezpieczny weekend 1 listopada, czego wszystkim oczywiście życzę. Policjanci apelują o ostrożną i rozważną jazdę.